Trzymam do Was serdecznie, właśnie dotarliśmy na galę. No, do walki ciężko zostało jeszcze jakieś półtorej godzinki. Już powoli zajmujemy miejsca, czekamy na Dominika. Jak zwykle się kurczę spóźnia. To przed nami pierwsza walka, czyli finał armii. A później lecimy z kartą. No, Krzychu wychodzi chyba jako piąta walka, więc już trochę jeszcze poczekamy. Mam nadzieję, że jest dobry, przygotowany. Mam jeszcze dla niego spirytus w sale i cynowy, jeżeli jakieś dziewczyny to oglądają, wiem, że oglądają, mogą mnie poprawić. To do paznokci się to zbywacie, to właśnie do tego, że mógł te tatuaże sobie ze swoimi reklamodawcami poprzyklejać. No i co? Czekamy na Dominika, na całą kapelę, a potem świętujemy wygraną. Ja trochę wczoraj poświętowałem właśnie, bo będzie drugi dzień. Łapcie teraz przebitki, jak to wszystko wygląda. Spotkaliśmy bardzo nietypowego gościa, gościa nietuzinkowego. Ja nie wiem w ogóle, że tak ludzi jest coraz mniej chyba na świecie. Siemanko, kurwa, wiem, że czekaliście na mnie. Jestem w formie. François Lafont, nagrywamy na kanał. Abus pozdrawia, jestem tutaj. Panie, i będzie kurwa. Ja mam pytanie. Lepiej, żeby się tu dzisiaj nikt do mnie nie zwalił, bo powiem wam, jestem w takiej formie, że nie macie nawet takiego pojęcia. To jest moja... moja sympatia, ona wie. Co się stało, że ten pan jest w takim stanie? Słuchaj, jesteśmy, że tak powiem, w zaborowym towarzystwie. Jesteśmy w dobrym klimacie. Nie, no co wam powiem? I generalnie dobrze się bawimy. I o to tym oczywiście chodzi. Kibicujemy Krzyśkowi jak najbardziej. Co wam powiem? Jestem podcięty, jestem gotowy na wszystko. Jakby ktoś się zwalił, to zobaczycie. Kurwa, Fame MMA będzie trochę wcześniej, nie? Tematem. Cieszę się, że spotkałem tu dzisiaj mojego przyjaciela, kamerzystę. Przede wszystkim Kondzia, bo to jest taka, ale kurwa, morda. Dobra, że no oczywiście, kurwa, jesteśmy razem. Stary. Pewna wygrana, musi być. Co się z tobą działo, jak ci nie było? Wiesz, że mam takie same objawy co ty, boli mnie kolano? Słuchajcie, ja, moi drodzy widzowie, nie mogłem być na kanale, dlatego że robiłem taki program dla TTV, który trwał 6 dni. Najebałem się, kurwa, na planie 5 dni po 16 godzin, no nie, powiem wam, byłem wykończony, jestem wykończony do tej pory, ale jestem tutaj dla was. Pamiętacie, Abuz jest, kurwa, najsztywniejszy. Show must go on, dzisiaj Krzysiek musi wygrać, jesteśmy tu dla niego, everybody, płyta piśniowa, pamiętacie, Abuz jest z wami, nie? Będzie taka potrzeba, to wyjdę do tej jebanej klatki i rozpierdolę wszystkich, zobaczcie. To Rzeko, zobacz co na nogę, kurwa. Zobacz co tutaj jest. A to mi żona kupiła, wiecie, że ona mi kupiła z jakichś tam oszczędności mojej babci Zofii. Wiesz, babcie Zofię? Tak. Nie, ja tam generalnie chuj kładę na ubranie, bo jestem zwykłym chłopem. No dzisiaj, bo kurwa, no to co, no bawmy się, niech Krzysiek wygra. To jeszcze czuję, że zostanie z nami. Ale zostajesz z nami. Nie będzie show, tak, zostaje z wami, nie ma sprawy. Ale nie wracasz do domu? Jesteśmy braćmi. Pamiętajcie, Konrad, kocham cię jak brata, bo jesteś zajebiście. Ja ciebie również. Powiem wam jedną rzecz. Konrad, to jest tak prywatnie, nie? Abuz wam powie, nie? Konrad, kamerzysta, to są tacy ludzie, dla których warto jest oddać życie. Naprawdę, ja jakbym mógł, kurwa, oddać życie dla Konrada i dla kamerzysty, chętnie bym to zrobił. Naprawdę. To są ludzie warci, kurwa, miliardy dolarów. Naprawdę. Dziękuję ci bardzo za te słowa. Dawno mnie nie było na kanale, ale nie martwcie się. Jestem już, kurwa, z wami pełnym sercem. Abuz was kocha, Abuz was pozdrawia. Yo, feel the flow, kielpasa paradoks. I jeszcze mam jedno pytanie. Czy wy, kurwa, w ogóle za mną tęskniliście na tym kanale? Bo ostatnio Konrad nagrywał, kamerzysta nagrywał, Krzysiu nagrywał. A czy wy za mną tęskniliście, się pytam? To trzeba odpowiedzieć w komentarzach. Dobra, idziemy na to, na halę. Dobra, pamiętajcie, król jest jeden, nie? Chcecie, żebym tu zawalczył? Muran? Muran? Ruran. Nie chcę gadać.
Nie chce mi się gadać o takich gościach, kurwa. Nie chce mi się gadać o takich pacjentach, no bo to jest tak samo, jak ja bym miał się wyzywać, miałbym jechać na przykład pod szpital psychiatryczny i znajdź ciężej schorowanym pacjentem, miałbym prowadzić rozmowę. No to jest taka historia. No słuchajcie, ludzie, ja nie będę gadał z jakimiś tam, no wiadomo, o kogo chodzi, tak? Nie ma opcji, żebym poruszył ten temat, tak? Ja potrzebuję gości super medialnych, takich, którzy się nadają, a to ci ludzie to dla mnie to są, nie chcę mi się gadać. Później to wykorzystają. Skąd wiesz, że to, co się teraz dzieje, to ci się nie śni? Słuchaj, stary, no przecież ja wiem, kurwa, od kilku miesięcy, że Krzysiek będzie tu walczył. Mam nadzieję, że Krzysiek tu wygra. Jakbyście chcieli Conora McGregora tej organizacji, to jestem. Zobaczycie, kurwa, co to jest za obóz. Ale na chwilę obecną jesteśmy tutaj z chłopakami ze Strong Ekipy, z naszego kanału i mocno wspieramy Krzyśka. Mamy nadzieję, że to się skończy w pierwszej rundzie, tak? O jakim Krzyśku mówimy? Radzikowskim, Strongmanie. A ma Krzysztof na imię, no tak. Krzysztof. Wszystkie Krzyśki to fajne chłopaki. Oczywiście, Krzysztof ze Strong Ekipy, z naszego kanału, nasz przyjaciel, ma dzisiaj tu po prostu wygrać. I wygra. Rozumiem. Jestem święcie przekonany. Tak słyszałem w kuluarach, że podobno kopia kot. Krzysiek? O, to na pewno. Bije, przewraca. Tak, na pewno tak. I nie ma żadnych klepek. Słuchaj, no on jest naprawdę, on ciężko trenował 6 miesięcy, jest naprawdę zarąbiście przygotowany moim zdaniem. No, wydaje mi się, że tu nie będzie innego werdyktu jak no KO, tak? Więc będzie wybity kurs nawet. A jak myślisz, kto ułożył alfabet w kolejności alfabetycznej i dlaczego? Słuchaj, a kto jest silniejszy, Ksena czy Van Damme? Van Damme. No widzisz, no to tak... Van Damme jest najmniejszy. Odpowiedziałem ci na twoje trudne pytanie. No jakie są numery Totolotka, mi powiedz. Nie wiem. Nie próbuj ze mnie zrobić... Słuchaj, nie próbuj ze mnie zrobić debila, no bo ja... Boże, nie próbuję. No to ci powiedziałem, no jakie są numery Totolotka i kto jest silniejszy. Poza Radzikowskim dzisiaj, tak? Która walka najbardziej cię jeszcze elektryzuje? Żadna. Żadna inna się Żadna. Nie Żadna. Mnie nie obchodzą jakieś murany, czy tam, czy się bije Rafonik z Rutino z Korbinem. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje dzisiaj konkretnie walka mojego przyjaciela Krzysztofa. Mam nadzieję, że wygra. I tyle, co mam ci do powiedzenia. Rozjebałeś mi Rutino z Korbinem. No, dziękuję. Trzymaj się ciepło. Pozdrowienia. To jest taka walka François Lafon. No, ty pierdolił, kurwa. Myślałem, że jakieś leszcze podłapał do wywiadu. Chciałeś w ogóle nie atakować. No nie, no przecież, człowieku, ja jestem, kurwa, powiem wam szczerze, wypiłem 300. Ja na chwilę obecną... Tylko? Wypiłem 3... Tak, tylko 300, bo później się, wiesz, dopierdolę się później, ale... powiem wam szczerze, lepiej, żeby mnie tu nikt nie zaczepiał, nie prowokował, bo powiem wam... To, co ja zrobię tu na korytarzu, będzie lepiej oglądane niż ten cały fame. A wiecie, jaki ja jestem. I chyba, że tutaj walki się przeniosą. Słuchaj, ja na chwilę obecną to jestem rozgrzany, mogę wyjść z każdym, kurwa. Z każdym, o każdej porze. O każdej porze, z każdym, everybody, sing the song, everybody płyta pieśniowa. Nie boję się nikogo i chuj. Tak słuchajcie, tak pomijając, poza konkursem, nie? Na pewno jak Krzysiek dzisiaj wygra, to ja się popłaczę. Bo ja już jestem emocjonalnie rozwalony. Jak Krzysiek przegra, popłaczę się 10 razy, ale tego nie biorę pod uwagę. Nie ma opcji przegrania. Ja jestem wrażliwym człowiekiem i na pewno popłyną mi dzisiaj łzy. Ale nie bierzemy pod uwagę jako Strong Ekipa, nasz kanał, że Krzysiek przegra. To musi być pierwsza runda. To musi być pierwsza runda maksymalnie do 45 sekundy. Obojętnie jak, żeby tylko wygrał, to jest najważniejsze. No to ja zajebię w to. Ale to... O, ja boksowałem kiedyś, zobaczcie jaki to jest rekord. Trenowałeś, słuchajcie, Karwa trenował pół roku. Ja jestem dzisiaj pod pizzy, trenowałem rok. Zobaczymy, kto wywali lepszy rekord. Proszę, zapraszam, bez tłumaczenia, bez pierdolenia, bez pięknych gry. Już widzę, że bym przegrał. Czemu? A ty robisz z rozbiegu, czy zrobimy z miejsca? Co cię to obchodzi? Nie, musi być... Nie, kto komu głowę urwie? To na tym polega, kto głowę urwie. Ustalone zasady muszą być. Pamiętajcie, wróciłem na kanał, a jak jestem na kanale, wiecie co się dzieje, kurwa. Walimy z rozpędu czy z miejsca? O, jak chcesz. Z miejsca. Ja z rozpędu. Dobra. Już go nie ma. Już go nie ma. Patrz, Konrad, coś ci pokażę. To jest prosta zasada, patrz. Zobacz, atakujesz z boku, hacie. Ile on wykręcił? 828. Ale to prosty miał. Musisz się wykręcić i patrz, robisz coś takiego. O, lepszy.
Dziękuję. Dziękuję. Rewanż. Dziękuję, do widzenia. Rewanż. Tak jak wam mówiłem, chodziłem po bara. Lepiej. Lepiej. Dobra, okej. Okay. Poczekaj, dajcie mi. No dawaj. Ja? O kurwa, tu będzie szał. O Jezus! Co ten chłopak zrobił? Pizda jest? Co ten chłopak zrobił, to jest normalnie nie do wiary. Dajcie mi. Dawaj, niech jebnie. Klekać. A mogę rozprawić to? Nie, teraz ja będę. Słuchajcie, nie chciałbym go gdzieś spotkać w barze, nie chciałbym od niego dostać. Dobra, lecimy. Od botoksu? Kto wygrał? Kto wygrał? Podobnie. Nie znam historię życia tego chłopaka, zarąbisty człowiek. Zarąbisty człowiek. Twojej historii nie znam, ale mamy wspólnych ślimaków. Gdzieś na Instagramie. Mamy wspólnych przyjaciół, ale on mówi, że nie zna mojej historii. Lepiej, żeby nie znał. Ale może bo ja jestem z Gniezna. To nieprawda, co o tobie tam koledzy mówią. Ty całkiem w porządku, chłopak jest. Niedobrze, kurwa! Pierdolę. Dawaj, kurwa, Krzysiu. Trzy rundy odjebię spokojnie, zobacz. Kurwa, ja pierdolę. Nie mogę oglądać. Nie wiem, masz pojęcia, nie? Ja bym chętny na przed, nie? Kurwa no! Sędzią nie rozumiem.
Także dziękuję Ci za bardzo dobrą walkę. Masz jeszcze dwie walki i więc jedną. Zawsze będę trzymał za Ciebie kciuki. Za to, jak pracę wkładasz. Za to, jakim jesteś człowiekiem. Człowiekiem, który ma jedną i przede wszystkim zasady. A 90% społeczeństwa ich nie ma. Także dziękuję Ci jeszcze raz. Mam nadzieję, że trzymałeś za mnie mocne kciuki. Bardzo to przeżywałeś, prawda? Pewno trzymał bardzo spoko. Chciałem podziękować Wojskowi za tę walkę. Serdecznie gratuluję zwycięstwa. Ja się bardzo cieszę, że to moja pierwsza walka na pełnym dystansie. I oczekuję, że ukończyłem, tak? Będą trofeele, jak jeszcze biorę, minuta czasu, to był walk. Teraz 3x3 wytrzymałem. Bardzo się cieszę. Była pierwsza walka, przygoda trwa dalej. No i co? Zobaczymy dalej, no nie poddaję się. Duże brawa dla debiutanta Krzysztof Radzikowski. Brawo! Szacunek za walkę. Gdzie jest Marka? Chłopaki świeżo po walce. Widać duże emocje. Bo przegrał. No. Ciężko jest tak zebrać myśli, bo stało jak się stało, tak gdzieś. Też pierwsza walka, no i braku może tego doświadczenia trochę. Tam Piotr miał dwie walki wcześniej. My nie jesteśmy specjalistami od MMA, żeby mówić, co było źle, co było dobrze. Bynajmniej ja się na tym nie znam. Czego zabrakło, czy to tam co było źle, to musi pan Andrzej Kościelski się wypowiedzieć. A tak jak my, to nam jest chuj przykro i tyle. Ale z drugiej strony życie kręci się dalej. To była pierwsza walka, jeszcze dwie. Pierwsze koty za płoty. Jeżeli zaczynasz coś robić w niczym, bo na początku nie jesteś od razu alfą i omegą, czy to jest strongman, czy to jest kajakarstwo, czy to jest bieg przez płotki, czy to jest MMA. Zabrakło szczęścia, zabrakło czegoś. Czego zabrakło, to mówię, tak mówię, niech się powiedzą trenerzy. Serce do walki pokazał, wytrzymał 3 rundy, ja jestem z niego zadowolony, że nie odklepał, nie poddał się. Chociaż mnie było ciężko, czyli pokazał, że charakter ma. Dla mnie wygrał, sam ze sobą. A ja nie chcę powiedzieć wam szczerze, nawet nie chcę powiedzieć, kurwa, jest mi strasznie przykro, kurwa. Możemy się dzisiaj napierdolić na smutno i tyle, co możemy zrobić. Powiem wam szczerze, ja się spłakałem, bo bardzo emocjonalnie do tego podchodziłem, tego wszystkiego, spłakałem się, jak nie wiem. Jest mi, powiem wam szczerze, kurwa, jest mi przykro, nie dochodzi do mnie jeszcze to, co się stało. Szczerze mówiąc, miałbym ochotę, kurwa, tam wejść.